Cześć, dzień dobry. Przygotujemy kolejne danie. Będą to faszerowane tuby kalmarów, duszone w sosie pomidorowym z ziołami. Mamy już oczyszczone, gotowe tuby kalmara, poodcinane środki, poodcinane macki. I teraz przystąpimy do przygotowania farszu, który będzie wypełniał nam nasze tuby. Zaczynamy od przygotowania farszu. Kroimy cebulę. Następnie dwa ząbki czosnku, również posiekane i poprzecinane delikatnie, aby były rozdrobnione, ale wyczuwalne. Tak przygotowane dodatki następnie lądują na gorącej patelni. Na patelnię wlewamy oliwę, dodajemy posiekany czosnek, przesmażamy do momentu, aż straci posmak takiego mocnego zapachu czosnku, lecz lekko zacznie się rumienić. Czosnek już się zaczął rumienić, dodajemy cebulę. Cebulę należy delikatnie zeszklić. Następnie połowę odciętych końcówek kalmarów i macek należy przemielić na grubym sicie. Zmielone kalmary dorzucamy do odsmażonej cebuli, a następnie dodamy resztę kalmarów, które pozostały w całości. Dokładnie przesmażamy. Do podsmażonych dodajemy teraz te, które pozostały w całości. Do podsmażonych, zmielonych kalmarów dodajemy surowe jajko. Mieszamy całość z jajkiem. Doprawiamy delikatnie solą i pieprzem. I na koniec dodajemy bułkę tartą. Mamy gotową, prawie przygotowaną masę do faszerowania. Teraz tylko ostatni etap. Dołożymy siekaną natkę pietruszki. Całość dokładnie mieszamy. W ten sposób mamy gotowy farsz do nadziewania naszych tub kalmarów. Farsz, tak jak wspomniałem, mamy gotowy. Odkładamy teraz patelnię. W międzyczasie będziemy przygotowywać sos, w którym kalmary będą nam się już przygotowywać, czyli dusić na gotowo. Co dodajemy? Dodajemy czosnek, dużo czosnku, sos pomidorowy i pomidory lubią czosnek. W związku z tym siekamy na plasterki niezbyt grubo czosnek. W międzyczasie wlewamy olej rzepakowy. Następnie czosnek wrzucamy do oleju. Kroimy pozostałą część cebuli. Postępujemy dokładnie tak samo, jak przygotowywaliśmy farsz, czyli kiedy czosnek będzie już prawie złotą barwę przybierał, wtedy dosypujemy cebulę. Mamy podsmażoną cebulę z czosnkiem. Dodajemy pomidory pelati. Nie musimy ich kroić, dajemy je w całości. Będą miały wystarczająco dużo czasu, aby się odpowiednio rozgotować. Całość podgrzewamy. Dodajemy w międzyczasie zioła prowansalskie. Doprowadzamy do zagotowania. W międzyczasie jeszcze przygotowujemy już gotowe tuby, które będziemy dusić w sosie pomidorowym. Do wystudzonego farszu dodajemy teraz jeszcze paprykę. Może być czerwona, może być kolorowa. Chodzi o to, żeby dała nam smak, aromat, ale też taki kontrast. Paprykę kroimy w kostkę. Dodajemy do farszu. Możemy dla zaostrzenia również dać niewielką ilość papryczki chili, którą kroimy, ale nieco drobniej.
Dla amatorów kolendry przypomnę, że możemy również do tego dania zamiast pietruszki, zamiast natki pietruszki dodać świeżo posiekaną kolendrę. Da nam to nieco inny aromat. Nie wszyscy ją tolerują, lubią, dlatego tutaj dajemy taką możliwość i opcję wyboru. I ostatnim dodatkiem farszu będzie pesto, czyli utarty miks przygotowany z orzeszków piniowych, świeżej bazylii oraz oliwy z oliwek. Przygotowaliśmy gotowy farsz, którym wypełnimy tuby kalmara. Zaczynamy faszerowanie naszych tub. Do środka wkładamy gotowy farsz, lekko, aby farsz znajdował się od samego dołu. Sporo tego farszu wbrew pozorom wchodzi, jak Państwo widzą. Okay. Zostawiamy tutaj końcówkę, którą następnie spinamy za pomocą wykałaczki. Tak wygląda nasza nafaszerowana, na razie surowa tuba kalmara. Tuby kalmara mamy już przygotowane, nafaszerowane. W międzyczasie sos nam się gotuje, ale zanim włożymy te tuby do sosu, musimy je wpierw podsmażyć. Na patelnię wlejemy niewielką ilość oliwy. Poczekamy, aż będzie mocno rozgrzana i lewa, prawa intensywnie i szybko podsmażamy kalmary. Następnie przekładamy je do sosu i odstawiamy pod przykryciem na wolny tłuszcz, na wolny ogień do duszenia około 1,5 godziny. Na rozgrzany olej wkładamy tuby kalmaru. I podsmażamy na złoty kolor. Przewracamy kalmary na drugą stronę. Mamy gotowe podsmażone tuby. Przekładamy je teraz do sosu pomidorowego. Kiedy mamy już wolną patelnię, podsmażymy pozostałe części macek kalmara, które również dorzucimy do sosu. Kalmary w trakcie smażenia pięknie się otwierają, tworząc nam takie gwiazdy. Mamy już podsmażone końcówki kalmarów, czyli macki. Dorzucamy je również do sosu. Całość mieszamy, żeby wszystko było dokładnie przykryte sosem. Wstawiamy na palnik, gotujemy na wolnym ogniu około 1,5 godziny. Mamy już ugotowane nasze kalmary. Długo to trwało, ale zaręczam Państwu, że efekt jest niesamowity i warto poczekać. Wyciągamy wykałaczkę. Proszę zobaczyć, wychodzi jak z masełka. Kolejny. Mamy wyciągnięte. Teraz przekroimy delikatnie, żeby można było odpowiednio ułożyć na talerzu. I mamy piękny, gotowy farsz. Zalewamy sosem. Jaki aromat. Jak Państwo pamiętacie, dodaliśmy również macki naszych kalmarów, które posłużą nam teraz jako element dekoracyjny. Następnie ścieramy świeży ser typu parmezan lub inny twardy. Możemy dodatkowo użyć do dekoracji pomidorków koktajlowych. No i oczywiście nieodzownym elementem będzie świeży liść bazylii. I oto doczekaliśmy się po 1,5 godziny wspaniałych, faszerowanych tub kalmara. Smacznego!